Wszystkie programy i wydarzenia sportowe są również dostępne w serwisie Canal Plus Online. Oglądaj jak Ci wygodnie. Panowie, sprawdźcie w domach, w szufladach, czy macie ważne paszporty. W taki sposób, oczywiście pół żartem, pół serio, prosił kolegów, ciesząc się jednocześnie z historycznego, bo pierwszego awansu do europejskich pucharów, bramkarz Jason Steele. Wprawdzie po Brexicie Brytyjczycy już po starym kontynencie tak beztrosko jak wcześniej podróżować nie mogą, ale odpowiedzialni za wyjazdy zagraniczne w klubie z The Amex ludzie z pewnością zadbają o to, by wszyscy – trenerzy, piłkarze, prezesi, lekarze i fizjoterapeuci – w drodze na pucharowy mecz przy przekraczaniu granicy mogli się odpowiednim służbom wylegitymować. Paszporty, wizy i nie wiem co jeszcze, oby już nie książeczki szczepień, muszą być ważne. Koniec i kropka. Do tej pory w europejskich pucharach Anglię reprezentowało 39 klubów, ale w tym sezonie dołączy do nich 40. Brighton and Hove Albion. I ten debiutant w rozgrywkach Ligi Europy nie zamierza tylko uczestniczyć. On chce w nich odegrać jedną z głównych ról. Witam, dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Rafał Nachorny i jestem dziennikarzem Canal Plus Sport. Zapraszam na opowieść o rewelacji ubiegłego sezonu w Premier League, czyli piłkarzach Brightonu, klubu mającego siedzibę w ponad 200-tysięcznym mieście na południu Anglii nad kanałem La Manche w hrabstwie ceremonialnym East Sussex. Kibice popularnych The Seagulls, czyli MEF ze stadionu The Amex, żartują, że do tej pory dla wielu z nich jedynym sposobem, by dostać się z Wysp Brytyjskich na kontynent, no jedynym, bo najtańszym, był rejs promem z pobliskiego New Haven do francuskiego Dieppe. Ale teraz, by oglądać Brighton w wyjazdowych meczach Ligi Europy, takie podróżowanie już nie wystarczy. Od czasu do czasu trzeba będzie wsiąść także do samolotu. To był już szósty z rzędu sezon piłkarzy z The Amex w Premier League. Wprowadzał ich na angielskie piłkarskie salony i utrzymywał w elicie menedżer Chris Hughton. Kolejne awanse w klubowej hierarchii notowali pod wodzą Grahama Pottera. Wreszcie do Europy wjechali pod wodzą Roberto De Zerbiego. Lubiłem w trakcie sezonu przekomarzać się z kolegami wychwalającymi pod niebiosa dokonania włoskiego menedżera, przypominając im, że objął De Zerbi zespół po Potterze dopiero na początku września, po siódmej kolejce, gdy Brighton był w tabeli czwarty. A za kadencji Włocha drużyna zajmowała miejsca tylko od 9 do 6, o top 4 ledwie się ocierając. Podpisuje się jednak obiema rękami pod komplementami pod adresem De Zerbiego, bo przecież był jeszcze półfinał Pucharu Anglii z Manchesterem United, który Brighton przegrał dopiero po rzutach karnych. Ale chciałem tylko napomknąć, że mewy za Pottera też latały wysoko. Początki włoskiego szkoleniowca na The Amex nie były wcale zbyt obiecujące. 5 pierwszych meczów i ani jednego zwycięstwa. Wprawdzie za Potterem raczej nikt nie zdążył jeszcze zatęsknić, no bo przecież opuścił Brighton z własnej nieprzymuszonej woli, ale jego następcę traktowano z pewną rezerwą, bo wyboru nowego menedżera dokonywał zawodowy pokerzysta, czyli właściciel klubu Tony Bloom. Zastanawiano się więc, czy znany z zamiłowania do hazardu Bloom nie podjął tym razem zbyt dużego ryzyka, czy nie zagrał zbyt ostro, czy nie przeszarżował. Ale były trener Sassuolo szybko opanował sytuację i na ligowej mecie nie dość, że zajął z Brightonem 6. miejsce, najlepsze w historii klubu, to pobił jeszcze kilka klubowych rekordów. Nigdy wcześniej bowiem nie zdobyły The Seagulls tylu punktów w najwyższej klasie rozgrywkowej. Nigdy nie odniosły tylu zwycięstw. Nigdy też nie strzeliły tylu goli. Bo za De Zerbiego nie ciułał Brighton punktów. On je zagarniał całymi garściami. Przed laty śpiewał o mewach mistrz Wojciech Młynarski. Tu pod białych mew, o pusty pokład, szubidubidu. Jakoś tak to leciało. To nie było o Brightonie. To nie było nawet o piłce. To była piosenka o potężnym kacu. I z takim wielkim kacem schodzili z boiska po wysokich porażkach z mewami z Brightonu piłkarze Liverpoolu i Arsenalu. 0-3 i odjazd. A ci z Chelsea przegrali z nimi nawet aż 2 razy, w tym raz 1-4. A wilki z Wolverhampton? Nawet 0-6.
bo te mewy były drapieżne jak te ze słynnego thrillera Ptaki Alfreda Hitchcocka. I do tego jeszcze grał ten Brighton ładnie dla oka, głaszcząc piłkę przy jej prowadzeniu podeszwą korków w taki charakterystyczny futsalowy sposób, podopieczni De Zerbiego prowokowali, wręcz zapraszali rywali do stosowania wysokiego pressingu. A potem zgrabnie omijali ten pressing i sami błyskawicznie przystępowali do kontrnatarcia. To był taki znak firmowy The Seagulls. Tego nauczył ich Don Roberto, jak zaczęli nazywać włoskiego menedżera kibice. Przydomek raczej z ojca chrzestnego niż z do przerwy 01, ale na pewno efektowny i świadczący o charyzmie szkoleniowca. Politykę transferową prowadzą w Brightonie wręcz wzorowo. W ciągu ostatnich 12 miesięcy sprzedawali i kupowali piłkarzy w taki sposób, że nie dość, iż zarobili na tym najwięcej w całej Premier League, bo około 80 milionów funtów, to jeszcze odnieśli sportowy sukces. Klub rozstał się z kilkoma czołowymi zawodnikami. Marco Cucurella, Yves Bissouma, Nilem Mopé, a w styczniu odszedł do Arsenalu, no bo z niewolnika nie ma pracownika, Leandro Trossard. Znalezienie więc godnych zastępców mogło się jawić jako trudne, a co najmniej kosztowne wyzwanie. Nic z tych rzeczy. Skauci z The Amex poradzili sobie z tym z łatwością. Ekwadorczycy Pervis Estupinian i Jeremy Sarmiento, Paragwajczyk Julio Enciso, Japończyk Kaoru Mitoma, Niemiec Denis Undaf, wypożyczony z Chelsea obrońca Levi Colville oraz najmłodsi w tym gronie, zaledwie 18-letni, Irlandczyk Ian Ferguson i Argentyńczyk Facundo Buenanotte, choć nigdy wcześniej w Premier League nie grali, wyglądali już w swoich debiutach na piłkarzy, którzy na tej lidze zjedli zęby. A jak mieli jakiś kłopot, to zawsze mogli liczyć na pomoc rutyniarzy, najstarszych w zespole, kapitana Luisa Danka, Pascala Grossa, Adama Lalany czy Danego Welbecka. Powiem szczerze, wolałbym zacząć opowieść o Brightonie od polskich akcentów. No bo w klubie są aż trzej Polacy. Ale Jakub Moder od ponad roku leczy poważną kontuzję. A Michała Karbownika i Kacpra Kozłowskiego wypożyczono do innych klubów. Więc w tym historycznym dla Mew sezonie nasi nie zagrali ani minuty. Czy są szanse na zmianę takiego stanu rzeczy w najbliższym czasie? No cóż, zdecydują o tym zdrowie zawodników, ich sportowa forma, no i na końcu opinia Don Roberto. No w każdym razie łatwo nie będzie. No bo co z tego, skoro z klubu odchodzą argentyński mistrz świata Alexis McAllister do Liverpoolu, a Moises Caicedo prawdopodobnie do Chelsea lub Manchester United, skoro już zakontraktowano doświadczonego i niezwykle wszechstronnego Jamesa Milnera z Liverpoolu, urodzonego w Syrii niemieckiego pomocnika Mahmuda Dauda z Borussii Dortmund i płacąc Watfordowi aż 30 milionów funtów, przy okazji bijąc klubowy transferowy rekord brazylijskiego napastnika João Pedro. Zbroi się zatem Brighton, chcąc, rzecz jasna, pogodzić walkę w Premier League z podbojem Europy. Ale proszę mi wierzyć, jestem tego pewien, że tego lata znów na transferach klub z południa Anglii świetnie zarobi. Postscriptum. Najbliższe trzy mecze piłkarze Don Roberto zagrają z Chelsea, Brentfordem i Newcastle. Już w lipcu, ale towarzysko, a nie w Premier League. I nie w Anglii, a w Filadelfii, Atlancie i New Jersey. Bo podczas amerykańskiego tournée, mierząc się z takimi rywalami, można się do sezonu naprawdę dobrze przygotować. I tak przy okazji, nieźle też zarobić.